Cześć kochani, 28 kwietnia, piątek. Dzisiejsze popołudnie, wieczór spędzę na Jędzarzu, bo dzisiaj mamy mecz u siebie. Przyjeżdża do nas Motor Lublin, przyjeżdża Bartosz Mazik. Denerwuję się już od rana, gdzieś tam próbuję skupić myśli, ale nie udaje mi się. Zawsze się denerwuję przed meczem, a dzisiejszy mecz jest wyjątkowy, bo przyjeżdża Bartosz Mazik, tak jak wspomniałam, kibicowałam mu, kibicuję, kibicować mu będę, ale to dzisiaj klub jest dla mnie najważniejszy i mam nadzieję, że Stalgorzu wygra. Bardzo mocno ściskam kciuki i koszulka gotowa, szalik również. Wróciłam do domu, zjadłam obiad, właśnie kończę kawę. Myślałam, że uda mi się zająć chwilę książką, kilka stron przeczytać, żeby gdzieś tam myśli troszeczkę wyluzować, ale to nie jest proste, zawsze się denerwuję. No to jak wy obstawiacie? Wiem, że film będzie puszczony już po meczu i że tak powiem po ptakach, ale jestem ciekawa, jak wy stawialiście przed meczem, jak obstawialiście Stalgorzów, czy będzie mocno słaba, jak to będzie mecz, czy wyrównany, czy do jednej bramki. Przyjeżdżają do nas dzisiaj kibice z Lublina, z Bydgoszczy, z Gniezna. Bardzo chcę się z nimi spotkać, bo już pisaliście, dzwoniliście, więc za chwileczkę zbieramy się i będziemy troszeczkę szybciej przed meczem. Przyjeżdża Bartosz Mazik. Mam nadzieję, że kibice z Gorzowa przyjmą go godnie, z odpowiednim szacunkiem i nie będzie gwizdów, tylko owacja. Denerwuję się, no kurczę, denerwuję się, bo chciałabym, żeby ten Gorzów jednak wygrał. Wczoraj Bartosz Mazik był mecz Motoru Lublin z WTS-em Wrocław. No i Bartosz Mazik chyba pojechał troszeczkę poniżej oczekiwań kibiców lubelskich, ale to jest tylko człowiek i ma też prawo do gorszego meczu. Ale nie, nie, dzisiaj to na pewno mu się nie powtórzy. Tym bardziej, że to jest mecz na jego stadionie, na którym się gdzieś tak powiem wychował i spędził bardzo dużo dni swojego życia. Więc mam nadzieję, że tor, który dzisiaj będzie na torze, będzie w Gorzowie na stadionie, będzie do ścigania. Pogoda od kilku dni, słoneczko świeci, nie było opadów deszczu, więc będzie fajne ściganie. No właśnie, ja stawiam, że Stalgorzów wygra. W ogóle prosiliście mnie i obiecałam w którymś filmiku, że pokażę wam, jak przyjeżdżacie do Gorzowa, co można tutaj zwiedzić. No, w tygodniu jest mi ciężko, bo praca i obowiązki codzienne i tego czasu po prostu brakuje, ale w niedzielę, jak będzie mecz, to pokażę wam kilka miejsc, z których jestem dumna z Gorzowa, że są w Gorzowie i można je zobaczyć. Cieszę się, że komentujecie, cieszę się, że odpowiadacie na filmiki aktywnie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się aż takiego odzewu od was z różnych miast i z Polski, i z zagranicy. Jest to bardzo miłe, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to motywuje do działania i do tego, że to chyba był fajny pomysł. Dobra, ja tylko gadam i gadam, kończę kawę, znajomi czekają, więc do zobaczenia przed stadionem, na stadionie. No i oczywiście proszę was o komentowanie obejrzanego filmiku. Do zobaczenia. Tak jak wspominałam wcześniej, byliśmy umówieni ze znajomymi na mieście i udajemy się w tamtą stronę do znajomych z Bydgoszczy. Nie, 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 to jest ten sam dzień, ja się po prostu przebrałam, bo jestem ciapa i się po prostu pobrudziłam. Także idziemy do Joasi i Wojtka. Ma być tak, to jest Waldy. Cześć! Cześć! Tak jak mówiłam, byliśmy umówieni ze znajomymi z Bydgoszczy. Joanna, Wojtek, cześć! Cześć! Boże, Waldy, przepraszam! Chyba źle powiedziałam wcześniej też. Elo! Tak jak mówiłam wcześniej, obiecałam wam, że będę wam pokazywała miejsca, które warto zobaczyć w Gorzowie. Jesteśmy pod pomnikiem Edmunda Migosia ze znajomymi z Bydgoszczy.
samochody, ile się tam będą przebierać w tym samochodzie? Cześć w ogóle. Kibice z Lublina. O której wyjechaliście? O której wyjechaliście? Cześć. To jest z tym, co busy tam przyjechać. A jak dla ciebie nic nie ma? Cześć. Właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że spotkamy się z kibicami właśnie z Lublina, bo są fajni. Jak minęła podróż? Bardzo dziękuję. Nie, ja się denerwuję, ja się cała trzęsę, mi jest zimno i gorąco i w ogóle. Dawaj, leć, hop. Półtora godziny do meczu wchodzimy, kibiców jest dość sporo. Mamy nadzieję, że bilety będą odbijały się prawidłowo i nie będzie problemów. Mamy godzinę 20 do meczu. Motor Lublin właśnie schodzi z obchodu toru. Za motorem Lublin idzie Stal Gorzów. Kibice z Lublina także zaczynają zapełniać swój sektor. Myślę, że około 300 osób przyjechało i jak zapełni się sektor, to na pewno będzie ładnie żółto. No i głośno. Prezentację w pierwszym samochodzie jadą zawodnicy z Gorzowa, w drugim motoru Lublin. No i tradycyjna piosenka, choć pomalę mój świat na żółto i niebiesko. Jak na piątek, kibiców dość sporo, aczkolwiek nie ma kompletu. No miejmy nadzieję, że w następnych meczach będzie inaczej. Bośniak, to jest ten nasz Gorzowski! Thank you.
Gorzowie kończy się wygraną Motoru Lublin 41-48. Jak widać, kibice Motoru Lublin, możesz Oliwia pokazać, bardzo się cieszą, że wygrali mecz. Wynik nie odzwierciedla walki na torze i to, co tu się działo. Było mnóstwo wypadków, można by powiedzieć, nie wiem, jakichś tam lekkich, większych bądź mniejszych kontrowersji. Mam nadzieję, że z tyłu, o proszę bardzo, Motor Lublin, to jest główny sekretarz Motoru Lublin. Bezbłędny, kompletny Bartosz Zmarzlik, no, klasa sama w sobie, nie ma co się oszukiwać. Myślałam, że ten mecz jednak ułoży się po naszej myśli i przez większość meczu tak było. No trudno, no, wygrał lepszy, my się nie poddajemy, jedziemy dalej. Miejmy nadzieję, że to była jedyna i ostatnia porażka w tym sezonie Gorzowa. Motorowi Lublinowi bardzo gratuluję wyniku. Byli lepsi, wygrali. Życzę im spokojnej podróży do domu. Spora grupka kibiców przyjechała. Oczywiście bardzo dziękuję swojemu zespołowi. A ja zapraszam 3 maja na brązowy kask młodzieżowy, wstęp wolny. Kto ma ochotę przyjechać, godzina 17. Następny mecz mamy wyjazdowy w Wrocławiu 7 maja. 6 maja w Opolu jest złoty kask, też można się wybrać. No, nieładnie kibice krzyczą, bo gdzieś tam każdy ma prawo wygrać albo przegrać i Motor Lublin wygrał. Nie powinniśmy tak gdzieś tam brzydko gdzieś tam się wyzywać, bo przechodzimy na stadion po to, żeby kibicować. Wygrywa lepszy i trudno, no, do zobaczenia następnym razem.